Drodzy widzowie, ostatnio ukazała się taka książka. Zbigniew Rybak, syn Józefa. Znajoma ci postać, prawda? Nie wiadomo. Może tak, w ogóle jak się poznajesz ze Zbyszkiem Rybakiem? Wiesz co, ze Zbychem poznałem się, ponieważ z Michałem Kucykiem. Michał miał sklep, jest do tej pory sklep, Pitbull City. I w sklepie Pitbull City były sklepy Skullheada. Nie Skullheada, przepraszam, tylko Tora Steinera. Ja w tym torze zacząłem latać, odkąd wiesz, odkąd ta firma odzieżowa udziała się ogólnie w Polsce się znalazła. Oczywiście wiesz, w tamtym czasie na przykład, no wiesz, z różnymi firmami odzieżowymi miałem jakieś tam czasami mniejsze, czasami większe, jakoś wspólne nas, wiesz, interesy. No ale jednak wiesz, na przykład spodnie zawsze miałem Skullheady, to znaczy kurczę Skullheady. Mi się zawsze myli, bo sklep Skullheada. Spodnie Tora Steinera, bojówki. Powiem ci tak szczerze, dobrych spodni to ja żadnej firmy nie miałem. Nieraz te bojówki po prostu mi się nudziły już, tak? Ją wiesz, jakoś niszczyłem, wypalałem je, wiesz, nie? Po prostu były zniszczone. Ludzie chciało mi się ich naprawiać, szyć i tak dalej. No i w pewnym momencie Michał właśnie spowodował, że ze Zbychem otworzyli sklep, który właśnie nazywa się Skullhead. I w sklepie tym Skullhead właśnie były ciuchy typu właśnie z Tora Steinera, Lucky 13, przepraszam, Lucky 13, Yakuza, też między innymi były ciuchy Pitbulla i West Coast chyba było ciuchy trochę, West, nie pamiętam. Chyba West Coast, to są ciuchy. Chyba tak. Jesse Jamesa, tak? No i wtedy akurat, wiesz, z Michałem wszedłem w taką... taki biznes zrobiłem, że jestem ambasadorem. Przepraszam, mi się nieraz, wiesz, psuje, ale wiesz, gardło mam. Słuchaj, nieraz mi się strasznie tym, że to właśnie moje... Jakiś mam stan zapalny. No i... Zostałem ambasadorem tego sklepu Skullhead. No i w tym samym czasie poznałem właśnie Zbycha. No i w ten sposób poznałem go, osobiście go poznałem. Wcześniej, no to co, poznałem go, wiesz, z klasyki tego filmu My Rugbyści, gdzie to był dawny film. Później, wiesz, to była taka klasyka tego filmu, wiesz, o chuliganach, o arce Gdynia. No i kurczę, gdy poznałem właśnie Zbycha podczas tego, no taka nawiązała się nić kumplostwa, nie? No i tak został. Tak został ten filmik właśnie My Rugbyści, co był bardzo znany takim... taką klasyką, to też, wiesz, kilka razy ten film oglądałem. Reżyserem tego filmu był... Latkowski. Kto? Latkowski. Latkowski, tak. I tamte, wiesz, też właśnie były motywy właśnie chłopaków, jak grali w rugby. Były motywy właśnie Zbycha. I tak, wiesz, później mówię, gdy zaznałem go osobiście, kurczę, no to tak, wiesz, fajnie, bo tak, wiesz, nie, ja od razu jakby ręką odjął jakieś takie pierwsze schematy poznania się, czy coś, po prostu wszystko było fajnie, tak jakby, wiesz, jakbyśmy się znali mnóstwo czasu i wiesz, no i fajnie to wszystko zaczęło się kleić. Książkę czytałeś? Niestety. Nie jesteś książkowy. Nie, spytam, jak spotkam się ze Zbychem, to mi na żywo mi wszystko, wiesz, poopowiada. Dwa, że ja nie lubię czytać książek, ponieważ ja strasznie się męczę. Gdy czytam książki, kurczę, nie potrafię skupić się na treści. Bardzo
męczę się. Czytam, zasypiam, za chwilę wiesz, staram się, kurczę, jeszcze raz, przechodzę na drugą stronę, zapominam, co było na wcześniejszej stronie. No tak zawsze miałem, zawsze. Zawsze tak miałem, nawet jak chodziłem do szkoły i wiesz, jakieś tam lektury czytałem, no to tak było, nie? No i niestety. Ale z tego, co wiesz, co jest w książce, to wiesz, no, akurat znam ludzi, którzy uczestniczyli w pewnych rzeczach, w pewnych sytuacjach, o których jest w tej książce. Także wiesz, no, no dużo wiem i w tych, w tych, w tych kurczę, widzisz, no nie mogę kurwa powiedzieć, no widzisz, no, w tych sytuacjach, jakie są w tej książce, no nie są dla mnie to sytuacje takie, że jakieś są dla mnie takie, wiesz, wielkie wow, nieznane, no bo, no mówię, większość znam, nie? A propos chuligaństwa w ogóle, ty lubisz się bić, zawsze trenowałeś? Nieprawda. To dobra, lubisz się bić, ale nie zawsze trenowałeś? Gdybym był chuliganem, to bym lubił. A nie kusiło cię właśnie nigdy zostać chuliganem? Kurczę, chuligan jest zazwyczaj chuliganem, inaczej, nazywani są zazwyczaj ludzie, którzy biorą udział właśnie w jakichś rozgrywkach drużyn, klubów, w tym przypadku na przykład, wiesz, drużyn piłki nożnej, prawda? Kurczę, ja jestem chuliganem, byłem chuliganem, ale nie byłem chuliganem w kategorii właśnie takim... Tak. My w moim, przynajmniej wiesz, tutaj otoczeniu, moi koledzy i tak dalej, z naszego jakiegoś takiego, wiesz, obszaru tutaj, u nas na przykład słowo łobuz nie jest dobrym słowem, tak? U nas słowo łobuz nie jest dobrym słowem. To jest na przykład, wiesz, tak jak w każdym obszarze w Polsce pewne słowa inaczej są charakteryzowane, tak? Na przykład jak w Poznaniu luj, no to jest taki dobry, taki wiesz, u nas na przykład luj, to raczej to jest taki tam kloszard, jakiś tam wiesz, taki alkoholik, ktoś taki wiesz, nie? W Poznaniu nie wiem, że u nas łobuz to jest raczej takie obelżywe, także go taki wiesz, chuliganów, łotrów, oprychów, no to jesteśmy my, nie? Co i nie miałeś, a brałeś w ogóle udział w jakiejś ustawce kiedyś? Tak. Tak, raz braliśmy udział w ustawce. Kurczę, to był też taki zbieg okoliczności bardzo, bo... Przypadkiem się w tym lesie znalazłeś wtedy. Właśnie o to chodzi, że to nie było w lesie. Była taka sytuacja, że młodsi koledzy pojechali na mecz. Oni akurat jeździli klubowo, tak? Była sytuacja, że kibice innej drużyny za nimi pojechali, no i chcieli tam, wiesz, zrobić ustawkę. No i zadzwonili do nas tam, do kilku akurat moich kolegów, z którymi tam, wiesz, ja tam sobie razem trenowaliśmy. No i że jest taka sytuacja i tak dalej, że nie ma składu i tak dalej. Ja mówię, no dobra, możemy jechać. A dwa, że tam w tamtym czasie jakieś takie mieliśmy swoje inne problemy. To mówię, co nam szkodzi, tak nie? No i pojechaliśmy. Pojechaliśmy. Kurczę, nie wiedziałem w ogóle, jak się co z tym je. Wtedy przyjechali właśnie przedstawiciele tej drużyny. Kurczę, wiesz, na tamtą porę, no to wiesz, my sobie tak siedzieliśmy, czekaliśmy, jak się to wszystko zacznie. Nie wiedzieliśmy, jak to się wszystko zacznie. Raczej traktowaliśmy takie jakieś takie wyrzeczenie, jakieś nowe doświadczenie, wiesz, nie? Co ten, chłopacy przyjechali, wiesz, no na tamtą porę bardzo dobrymi samochodami, no, z innego miasta. Widać taki, wiesz, no, majętnie chłopacy stali dobrze, tak? Kurczę, przybiegła ta drużyna właśnie, z którą braliśmy udział w tą swoją konfrontację. No i dawaj, ruszamy. Ale jak, gdzie, co mamy robić, nie? Jak to się robi? No i rabaczu, no i tam zaczęliśmy się, wiesz, prać z chłopakami. My nie traktowaliśmy w żaden sposób jakoś to, wiesz, rankingowo, tak jak chłopacy, po prostu się rąbaliśmy, nie? No i tam, wiesz, no i co, no, sytuacja wyszła taka, że
była jakaś tam między nami przepychanka. Przepychanka się skończyła i... No i takie doświadczenie, nie? Nie zdzierałeś nigdy szalików innych drużyn? Z... Nie, ja mówię, wiesz, ja nie kibicowałem żadnej drużynie, nie kibicuję swojej drużynie, tej wieś, która jest u mnie w mieście. Przede wszystkim może też dlatego, bo ja nigdy piłka nie interesowała piłka nożna. A druga sprawa, ja mam bardzo dużo kolegów, na przykład mój jeden kolega jest wiernym kibicem Legii Warszawa. Drugi, tak na przykład Zbychu Rybak jest kibicem Arki Gdynia. No na przykład inny mój kolega jest kibicem Lechii Gdańsk. A ktoś jest na przykład, no nie wiem, Lecha Poznań. I wiesz, co chodzi, dlatego no kurczę, no nie. Nigdy mnie to nie interesowało. Mówię, raz tam w jakiejś tam tej ustawce wzięliśmy jakiś tam udział i to wszystko. Nie? No i byłem oczywiście jako jakiś tam obserwator może bardziej, nie, że gdzieś tam było takie wydarzenie i byłem, można powiedzieć, zaproszony jako gość, tak, żeby zaobserwować to. Jak wrażenia z takiej obserwacji? Ja uważam szczerze, jeżeli biorą tam udział ludzie, którzy świadomie do tego podchodzą, tak, chcą się rąbać, no to dobrze, to niech się biją. Nikt z boku przypadkowy nie dostaje, prawda? Biją się tam zazwyczaj na ustalonych zasadach, bez żadnego sprzętu, bez niczego. Tak jak mówię, ludzie też tam muszą być świadomi tego, że biorą w tym udział, bo na przykład bardzo dużo ludzi też pcha się tam w kategorii, wiesz, żeby mieć kolegów i tak dalej, ble, ble, ble. A nagle, gdy jest sytuacja, że trzeba iść w ramach barwy klubu bronić, no to oni już nie. I nieraz idą, mimo że tego nie nadają, dlatego bez sensu się pchają w cały też ten świat kibicowski. Jeżeli są to ludzie, którzy wiedzą, o co chodzi, są tego świadomi, konsekwentni. Kurczę, to komu to przeszkadza? Nawet jeżeli są później konsekwencje zdrowotne i tak dalej, bo ktoś dostanie przez to, no to był świadomy tego, na co się pisze, tak? Dlatego ja uważam to, że jeżeli to wszystko jest w ten sposób poukładane, to jest ich sprawa. Tych ludzi, którzy są w tym brać udział. Słyszałeś o Zbyszku Rybaku, zanim zobaczyłeś go na ekranie filmowym? Nie. Znaczy inaczej, nie spotkałem go nigdy wcześniej, a słyszałem, no bo tak jak mówię, wiesz, no Zbychu jest starszy ode mnie, ale wiesz, no ale tak jak mówię, mamy wspólnych kolegów, a nawet jak nie są nasi wspólni koledzy, no to ludzie na przykład z Trójmiasta, którzy wcześniej o nim słyszeli, na przykład są moimi kolegami, gdzieś tam opowiadało się o takich różnych sytuacjach właśnie, które później też są właśnie zawarte w książce, nie? No bo Zbyszek Rybak tam z tego, co raz czytałem książkę, dwa, że widziałem kilka materiałów, on się uważa troszeczkę za takiego współczesnego wikinga. Generalnie jak do niego do domu się wchodzi, to też gdzieś są topory, podobnie jak tak, u ciebie. Widziałem, no. Macie dużo? Ma fajnie ogólnie doma zrobiony, dużo run ma, wiesz, dookoła, styl taki właśnie wikingów, nie? Bardzo fajnie, nie? Macie dużo wspólnych tematów, jak się spotykacie? Na pewno mamy, ponieważ mamy podobne spojrzenie na pewne rzeczy, mamy podobny system wartości, no i myślimy na dużo rzeczy w tym samym schemacie, nie? Także na pewno. Rozmawiałeś z nim kiedyś, czy nigdy nie ciągnęło go do tego, żeby spróbować takie profesjonalne walki, jeden na jeden właśnie, bo on jeździł po zawodach, ale chyba nigdy nie walczył zawodowo. Nie, wiesz co, chyba z tego, co opowiadał, to pamiętam, że walczył. No, kickboxing trenował, taekwondo. Tak, ale mi chodzi o zawodowe walki, wiesz, bo chyba... Zawodowo chyba nie walczył. Wybrał drogę bycia chuliganem i wiesz, no i sprawiało mu to więcej przyjemności. A teraz, no to ja myślę, że no Zbyszek już nie ma takich tylu lat i mu się chyba nie chce, nie? Przepraszam, żeby brać udział w konfrontacji takiej. No i co? No i to jest jego wybór, nie? A propos właśnie, już tak kończąc o Zbyszku, to w tej książce jest nie tak dużo o chuligankach, jak się spodziewałem, a dużo więcej rugby właśnie. Ja wiem, że ty też lubisz ten sport. I jak widzisz jego przyszłość w Polsce? Bo Zbyszek Rybak, no strasznie można powiedzieć, wkręcił się stuprocentowo w tą dyscyplinę. Bardzo dużo zrobił dla rozwoju tej dyscypliny w Polsce. Tu mamy następny przykład.
kurczę, tak jak rozmawialiśmy przy pierwszym materiale, gdzie obiecałeś i trzymam mnie za słowo, wywiad z Michałem Blawdziewiczem. Tak samo w Polsce mamy bardzo, bardzo wysoki poziom zawodników grających w rugby. Jest to styl życia, styl bycia. Jest to sport drużynowy, który jednak bardzo różni się od innych sportów drużynowych, typu tam piłka nożna, koszykowa, piłka ręczna, tak? Tutaj zawodnicy grający tworzą całkowicie inny schemat bycia ze sobą w tej drużynie. Całkowicie inny, inaczej podchodzą do tego niż inne sporty drużynowe. I bardzo przykre jest to, że my naprawdę, te Polacy, mamy bardzo dobrych zawodników w rugby, bardzo duże odnosimy sukcesy, bardzo dobrych mamy zawodników. Polskie rugby stoi na bardzo wysokim poziomie, a jednak jest bardzo, bardzo mało promowany, bardzo, bardzo mało jest sportu tego, wiesz, promowanego, jakim jest rugby. Pamiętam, jak Zbychu zrobił coś takiego, że zaproponował wspólne tworzenie i sponsorowanie drużyn. Że każdy, kto chce sponsorować... Klub 500 czy coś takiego? Jakoś, tak, tak. I każdy mógł sponsorować swojego zawodnika, czy drużynę i tak dalej. Także wiesz, kurczę, naprawdę ta miłość jego do rugby spowodowała, że bardzo się wkręcił w to, bardzo wkręcił się w promowanie tego sportu. No i to jest bardzo fajne, nie? Mówię, niefajne jest to, że kurczę, no, sporty, które nie są aż tak bardzo popularne, nie mają tyle followersów i tak dalej, nie potrafią wybić się za ten taki, za to środowisko, które zajmuje się tym sportem. Ciężko mają, nie? Tak jak na przykład zobacz, hokej na przykład, tak? Kto słyszał o polskim hokeju? Wiesz, też mamy bardzo dobrych hokeistów i tak dalej. Nie, to są sporty, które są bardzo sportami niszowymi. To jest bardzo słabe dla mnie, nie? A rugby, tak, bardzo, bardzo mi się podoba. Nagle nawet był taki okres, że tam coś tam graliśmy. Ciężko to nazwać graniem czysto na zasadach rugby. No ale podstawowe zasady staliśmy się przestrzegać, czyli podawać do linii albo do przodu i to było najważniejsze, a reszta hej. Dużo było knockoutów, dużo było jakichś tam, wiesz, kontuzji, ale była przednia zabawa.